w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kacper Wróbel przed swoim debiutem zawodowym w Federacji Armia Fight Night. Tym razem 11. edycja w Łodzi. Witaj, Kacper. Witam wszystkich. Jesteśmy już po oficjalnym ważeniu. Powiedz, jak tam twoja waga, oczywiście zrobiona, ale jak szło zbijanie kilogramów? Czy były jakieś trudne? Tak, jak powiedziałaś, waga w punkcik i jak na wcześniejszym wywiadzie już wspomniałem, pierwszy raz miałem okazję współpracować z dietetykiem. Wcześniej w ogóle się na tym nie skupiałem, do tego podchodziłem amatorsko i bardzo niemądrze sam. Wcześniejsze robienie wagi trochę mnie męczyło, tym razem po pracy z dietetykiem czuję się w ogóle, jakbym tej wagi nie robił. Naprawdę jest mega luz na bani, czy jakąś wannę wczoraj robiłem, też w ogóle tego nie odczuwałem. Koledzy, menadżer czy kamerzysta, który jest ze mną, od razu wtrącę, odbiegając od tematu, że kamerzysta jest ze mną, bo nagrywam vloga na YouTube'a, także wszystkich zapraszam na Instagrama czy Facebooka, tam jest więcej info. Dzisiaj vlog powinien wlecieć na YouTube'a, także serdecznie zapraszam. I wracając do tematu zrobienia wagi, to mega na luziku mi to poszło, w ogóle się nie czuję zmęczony i mam nadzieję, że tak już zostanie do samego momentu wejścia i wyjścia z klatki. Czyli odczuwasz dużą różnicę, tak? Pomiędzy samodzielnym zbijaniem wagi, a robieniem tego z dietetykiem. Naprawdę, no różnica jest kolosalna, bo mówię tutaj, czy nawet trzymanie diety, żeby do jakiegoś tam pułapu wagowego dojść, z którego będzie się ścinało samą wodą. No wcześniej w ogóle jakoś nie zwracałem na to uwagi, żeby liczyć makro czy coś w tym stylu. Teraz wszystko naprawdę, dieta rozpisana, wszystko w punkt zrobione. Suple były brane też tak jak powinny, wcześniej w ogóle tego nie robiłem. No także naprawdę czuję się mega świetnie i mam nadzieję, że tak już zostanie. Rozumiem, że to ze względu na twój pierwszy zawodowy pojedynek. No nie było łatwo znaleźć ci rywala, z tego co rozmawialiśmy wcześniej, a mieliśmy okazję porozmawiać tuż po walce Karoliny Kowalkiewicz na UFC, której pomagałeś się przygotować, stąd ta piękna czapeczka też. Tak. Rozmawialiśmy wtedy, że ciężko jest znaleźć ci przeciwnika, no udało się. Co w takim razie wiesz o swoim przeciwniku? Szczerze zupełnie nie wiem nic. Jeżeli coś już ktoś wie, to jedynie moi trenerzy. Oni tam sobie rozpatrywali jakieś jego błędy, luki w tym, co robi. Ja już powtarzałem też na wcześniejszych wywiadach, więc trochę czuję się, jakbym gadał już parę razy do jednej osoby to samo. Ale no powtórzę jeszcze raz. Wychodzę z założenia raz, że na takim etapie kariery no nie da się jednak rozszyfrować za bardzo zawodnika. On cały czas progresuje z walki na walki, staje się lepszy. Także no nie przyglądałem się jemu za bardzo. Tam z 15 sekund może walki obejrzałem, także to tyle. I też wychodzę z drugie moje założenie, to jest, że to moi przeciwnicy mają się obawiać tego, co ja będę robił. Czy to właśnie będzie stójka, parter. No, oni mają się tego bać, nie ja. Także wyjdziemy do walki i zobaczymy, co tam wszystko pokaże. Czyli skupiasz się całkowicie na sobie, nie na swoim rywalu. A twoja ulubiona płaszczyzna, w której najlepiej się czujesz, to? Wywodzę się z judo, także też tutaj za dużo pewnie nie dałbym rady nawet ukryć, więc no wydaje mi się, że gdzieś to obalanie przeciwnika. Lubię łapać i rzucać słynny tekścik, który każdy już chyba zna. No także co, no tak w skrócie co mogę powiedzieć, ja lubię łapać i rzucać i tyle, ale uważam siebie też tak nieskromnie mówiąc za wielopłaszczyznowego zawodnika, więc no naprawdę, czy to by była stójka, czy nawet sam boks, z dużą ilością bokserów też robiłem treningi, no jestem otwarty na każdą płaszczyznę tak naprawdę. No my się już znamy z Łodzi, trenowałeś wcześniej w Łodzi w klubie Shark Top Team i po naszym wywiadzie powiedziałeś mi w rozmowie prywatnej, że przenosisz się do WCA. Teraz już wiemy to oficjalnie, bo oficjalnie się przeniosłeś. No i jak oceniasz zmianę klubu? Jak się tam czujesz? Jak sparing partnerzy? Jakbyś mógł nam szerzej opowiedzieć o tej zmianie? No myślę, że tutaj o klubie WCA za dużo mówić nie trzeba. Każdy zawodnik, który interesuje się MMA, wie, że to jest top topów w Polsce z klubów właśnie mieszanych sztuk walki.
No i też większość osób, która siedzi już tak głębiej w tym MMA, wie, jaka była sytuacja w Łodzi. Tam już wszyscy zawodnicy, którzy profesjonalnie brali udział w walkach, porozjeżdżali się do innych miast. Pandemia doprowadziła do tego, że w zasadzie ta zawodnicza grupa w Szarkach się rozpadła. No i z przyczyn tak naprawdę też przymusowych, czy to nie jest też tak, że ktoś mnie zmusił do tego, bo sam tego chciałem. No ale właśnie pomyślałem sobie, że trzeba jednak zrobić ten krok do przodu. Na samym tarczowaniu nie zrobię takiej formy, którą chciałbym pokazać szerszej publiczności i formy, która da mi też się dostać do tych najlepszych organizacji na świecie. No i co, każdy dookoła mówi mi, że to był mega dobry krok dla mnie. Ja sam też tak uważam i myślę, że ty też tak będziesz uważała. Sparring partnerzy, mega duża ekipa. Tak naprawdę w mojej wadze myślę, że spokojnie z 15 chłopaków bym sobie naliczył. No takie osoby jak Mansur czy Sylwek. Mega dużo różnych chłopaków, których jeszcze imion niestety nie spamiętałem wszystkich. Często są też goście właśnie z innych klubów przyjezdni, chłopacy, którzy też chętnie służą pomocą, także wszystko na plus. No nic tu więcej dodać nie mogę. Na pewno duża zmiana na plus dla mnie. Poza tym, że ty się tam dobrze czujesz, też jest wiele głosów właśnie z WCA, że jesteś mega talentem i że naprawdę jeszcze nie jeden raz zobaczymy twoją wspaniałą formę w klatce. No i ja za dzisiaj dziękuję i masz teraz chwilę dla siebie, żeby pozdrowić swoich fanów i podziękować komu chcesz. No to może jeszcze tylko się odniosę do tego, co powiedziałaś. Mega miło mi takie coś słyszeć. Dla mnie to jest... niektórzy mogą pomyśleć, że zawodnik, kiedy usłyszy coś takiego, to już zacznie siadać na tych laurach i obrosnę w skrzydełka, przestanę trenować, poczuję się zapewnie. Wręcz przeciwnie, w moim przypadku jest to tak, że jak słyszę takie słowa od kogoś, od kolegów z maty, którzy mają już dużo większe osiągnięcia niż ja, no to daje mi dodatkowego kopa motywacji do działania i chce mi się wtedy jeszcze więcej trenować, jeszcze więcej progresować i więcej pokazywać. Tak, ja w ogóle widzę bardzo dużą zmianę w tobie, bo pamiętam jeszcze za czasów pandemii, jak przychodzić nas do klubu trenować, a teraz to jakby dwie zupełnie inne osoby, jeśli chodzi o entuzjazm i taką motywację. No to też racja. Też poczułem jakby taki świeżość w tym sporcie. Od nowa chce mi się codziennie na treningi przychodzić tam już może w Łodzi i to ze względu na to, że sam gdzieś na tej sali się pojawiałem, bo reszty ekipy już nie było, to troszkę zaczęło mnie nudzić i też nie dawało takiej satysfakcji. Teraz już czuję jakby taką świeżość w tych treningach i to mi też daje takiego dodatkowego. No właśnie też trenujesz z mistrzami takimi, znaczy obok właściwie Jana Błachowicza, Mariana Ziółkowicza, Łukowskiego. I czy to też wpływa dodatkowo na twoją motywację? Wiadomo, poruszanie się przy takich osobowościach to jest tylko... Wiadomo, mogę popatrzeć na osobę, która już to osiągnęła, to daje mi do myślenia, że każdy może to zrobić, każdy może to osiągnąć, także to jest też dodatkowy taki kop do działania. A jeszcze zapytam, bo ty jesteś bardzo często sparring partnerem kobiet, tak jak byłeś Karoliny Kowalkiewicz i teraz chciałam zapytać cię o Karolinę Owczarz. Czy miałeś okazję z nią sparować przed jej walką przegraną niestety na KSW? Tak, jest. Robiłem też sparingi z Karoliną, robiłem też z nią imitację walki, którą możecie właśnie zobaczyć na moim vlogu. Nie wspomniałem jeszcze, bo to... Aha, dobra, to od razu odbiegając od tematu. Znaczy wspominałeś, że prowadzisz vloga i chodzi z tą kamerzystę, że będzie, ale nie wspomniałeś o imitacji walki z Karoliną. A tak, to też akurat właśnie pomagałem jej w tej ostatniej fazie, czyli imitowałem jakby rywalkę w sumie, przeciwniczkę Karoliny w jej ostatnich luźnych sparingach. Kacper Wróbel w Sylwia Juśkiewicz, tak? Tak, jest coś takiego, długie włosy, peruka, spódniczka i lecimy. Nie, ale właśnie też w jednym z fragmentów tego mojego vloga, tam można usłyszeć, gdzie Karolina Owczarz propsuje mnie właśnie za to, że, albo nawet ja sam to wspomniałem, już troszkę mi się miesza, bo po prostu czuję tak, że umiem jakby naśladować różne style walki i przychodzi Chodzi mi to w sumie z łatwością, wystarczy mi chwilę spojrzeć sobie na jakiegoś zawodnika i myślę, że też nie w 100%, ale w jakimś tam stopniu potrafię odtworzyć jego styl walki. I znaczy,
czy ty też masz właśnie tak jakby dużą świadomość własnego ciała i z kobietą na pewno, znaczy kobietom z tobą jest bardzo łatwo robić albo przyjemnie, miło, nie wiem jak to nazwać, że nie doznają dużych kontuzji, nie ma tam w tym takiej agresji, tylko jest wszystko tak jakby na luzie, jest takie flow. Tak jest, ja też podchodzę do tematu profesjonalnie i robiąc zawodniczką, która gdzieś jest tam w KSW, nie wbijam sobie do głowy, że muszę komuś coś udowodnić, że jestem lepszy od niej. Wiem, że to jest dziewczyna, wiem, że jest 20 kilo lżejsza i tak naprawdę jakieś tam... Nie wiesz, ile ważę na co dzień, ale nie, możliwe, że trochę przesadziłem. Jest dużo lżejsza ode mnie tak naprawdę. Ja też jestem właśnie chłopakiem, w zasadzie to już niedługo mężczyzną, także ta siła to już, wiesz, to się właśnie, to jest ten czas, gdzie się to przekształca wszystko. Jeszcze nie wiem, czy mógłbym siebie nazwać tak mężczyzną w 100%. Myślę, że dopiero jestem w tym wieku, gdzie to się wszystko rozwija. Czyli tak jak wspomniałem, nie robię tego z nią po to, żeby komuś coś udowadniać, tylko po prostu jestem, żeby pomóc i wiadomo, nie będę tam jej 100%. To jak myślisz, co nie zagrało w jej walce z Sylwią Juszkiewicz? Gdzie widzisz jakby największy problem? Wydaje mi się, że po prostu Sylwia była mega dobrze przygotowana do Karoliny. Też nie można Karolinie ujmować niczego, bo ona MMA nie zajmuje się długo, a naprawdę moim zdaniem progres, jaki jest u niej widoczny, to jest naprawdę bardzo dobra robota z jej strony. Wiadomo, taki jest sport. Czasami ktoś trafi na gorszy dzień, na lepszy. Ja robiłem rundki z Karoliną i jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę dobrze to wyglądało, że była przygotowana na techniki właśnie Sylwii, gdzieś ta stójkowa walka i te różne rzeczy, ale niestety Sylwia, niestety, bo też nie ma co tam komuś umować, Sylwia bardzo dobrze się przygotowała na tą walkę i bardzo dobrze broniła prób zejść obaleń Karoliny, także wielkie gratulacje dla Sylwii i tyle. A czy udało Ci się kiedykolwiek zrobić jakąś zadaniówkę chociażby z Janem Błachowiczem? Niestety jeszcze nie rzucałem się na tak głęboką wodę i też w czasie, kiedy ja przeszedłem do WCA, to Janek był już raczej w obozie przygotowawczym do walki, więc nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek sens, żeby łapał się ze mną czy ja z nim. Ale nie ukrywam, że chciałbym kiedyś zrobić sobie luźny mega sparring z mistrzem, bo wiadomo, że w normalnym nawet sparingu to najmniejszych szans bym nie miał. Właśnie jeszcze zapytam, jako byłego sparring partnera Karoliny Kowalkiewicz, w ten weekend odbędzie się walka mistrzowska w kategorii stosunkowej kobiet w UFC, Rose Namajunas versus Weili Zhang. Jak typujesz tą walkę? Nie mam swojego faworyta w ogóle w tej walce. Dla mnie to są naprawdę dwie mega doświadczone zawodniczki na bardzo wysokim poziomie. Po walce Chinki Weili Zhang, tak? Co dobrze wymawiam? Tak. Naprawdę widać po niej, że nawet bym mógł stwierdzić, że rusza się raczej jak robot, nie jak kobieta. Za to Namajunas jest znana z mega czutki, wie jak pasować, tak, timing. Także kurczę, naprawdę mega ciężko mi wybrać faworyta, ale ze względu takiego, że Rose już raz udało się usadzić, że tak powiem, Chinkę, także minimalnie gdzieś tak 5-10% więcej stawiałbym na Rose, ale wiadomo, to jest walka, wszystko się może wydarzyć. Może zrobimy z Ciebie, Kacper, eksperta kobiecego MMA, jako ulubionego sparring partnera kobiet. Dobrze, to ja Ci już naprawdę bardzo dziękuję i masz teraz chwilkę dla siebie. Dobra, to co, jak chwilka dla mnie, to serdecznie jeszcze raz chciałbym zaprosić wszystkich na vloga, który właśnie skręcony, jeden odcinek wylatuje. Chciałbym podziękować moim sponsorom, głównie to jest firma MatLife, Gastropaczka, Jonathanowi Kujawie, który pomagał mi w diecie, w sumie w zbijaniu wagi. I co, pozdrawiam całą rodzinkę, wszystkich znajomych, moją dziewczynę i widzimy się jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję.